Piotr Kraśko w roli głównej. Miło jest być w głównej roli. Rzadko zastanawiam się nad tym, powiem szczerze. Odczuwasz popularność, sławę, chwałę? To jest bardzo dobre pytanie. Kolega pewien nasz wspólny, może po tym ci powiem, który pyta mnie kiedyś, Piotrek, czy ty jak idziesz do sklepu, to kupujesz papier toaletowy? Ja w ogóle nie zrozumiałem pytania. A on tak tłumaczy, wiesz, bo ja się krępuję, bo jakby to wyglądało, że ja kupuję papier toaletowy. A co ty myślisz, że ludzie myślą, że ty nie masz potrzeby posiadania papieru toaletowego? No nie, ale to jednak nie wypada. No, ktoś mu kupował? Nie wiem właśnie, jak on to rozwiąza. Nawet nie wpadłem na to, żeby zadać mu to pytanie bardzo dobre. A zastanawiasz się ale nad kolorem, nie można przesadzać. Kupujesz? Nie, jakoś przyznaję, że nie. Poczekaj, ale tak naprawdę chcę zacząć od tego, że jesteś moim kolegą teraz w programie Dzień Dobry TVN. Tak. Zszedłeś trochę na ziemię. Jeśli tak, to tylko bardzo dobrze. Nawet mało tego powiem ci. Coś, co dla mnie naprawdę długo się na tym zastanawiałem. Kurczę, ale jak to będzie w tej części o gotowaniu? Przecież po pierwsze, bladego pojęcia nie mam o tym. Znaczy, ja uwielbiam jeść naprawdę, ale przyznaję się, że moje umiejętności w kuchni ograniczają się do zrobienia jajecznicy i parówek dla dzieci. To wszystko. Przy trójce dzieci? Tylko to? Tak. To mały zestaw. Ale tata zawsze zabierze na pizzę. Rano kanapki, wiesz, dla chłopaków. Chłopaki zawsze chętnie zjedzą parówki. Co doprowadza mamy ich do rozpaczy, że znowu parówki zrobiłeś, tak? No, czasem jest, jak mówię, jajecznica, ale jakoś ogarniamy tematy kulinarne, ale korzystając z pomocy lokalnej pizzerii obok nas zazwyczaj.